Sebastian Rajewski, trzecie podejście do walki w KSW. Sebastian, jakie wrażenia w ogóle po przygotowaniach, przed zbijaniem wagi tak naprawdę, przed ważeniem? Ja czuję się podekscytowany, cieszę się na tą walkę, nie mogę się doczekać. Sebastian, to może wróćmy jeszcze do tego, co było do Peicie, ponieważ nie wiedziałem, jak zareagowałeś na to. Jak ty się czułeś po tym nokaucie i co wtedy nie zagrało? No, jak mogłem się czuć po nokaucie? No, źle się czułem. Co nie zagrało? No, dużo mógłbym wymieniać. To nie był mój dzień na pewno, to nie była ta forma. Nie czułem się pewny siebie, nie byłem przygotowany do tej walki. O ile dobrze pamiętam, wybiliście się w catchweightie, tak? 68 kg. Ty zamierzasz schodzić jeszcze niżej do kategorii piórkowej, czy już zostajesz w kategorii lekkiej? To znaczy, póki co walczę w kategorii lekkiej, tutaj czuję się najlepiej, także chciałbym jeszcze raz pokazać się z mocnej strony, wygrać walkę i być może będę schodził niżej, nie skreślam tego. Po efektownym zwycięstwie i później nokaucie teraz czujesz, że to jest jakaś dodatkowa presja w tej chwili, żeby się dobrze pokazać, czy walka jak każda inna? To znaczy, wiadomo, że chcę się pokazać jak najlepiej, ale no właśnie nie czuję presji przez to, że przegrałem poprzednią walkę przez nokaut, bo nie byłem tam sobą. Teraz jestem sobą, jestem w pełni sił, jestem przygotowany, głowa jest przygotowana, spokojna. Myślę, że pokażę to, co potrafię. Te bilanse walk zawodowych w MMA masz ze swoim przeciwnikiem dosyć podobne. On ma 10-5, ty masz 9-6. Czy cieszy cię, że to będzie taka prawdopodobnie wyrównana walka, przynajmniej jeżeli chodzi o doświadczenie na papierze? No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w klatce, ale jak w ogóle zapatrujesz się na swojego przeciwnika? Czy jest dobrze przeanalizowany? No myślę, że moi trenerzy dość dobrze go przeanalizowali. Treningi, które robiłem, były pod niego ukierunkowane częściowo. Myślę, że no on też z tego, co słyszałem, jakiś czas nie walczył. Wydaje mi się, że to lepiej dla niego, będzie czuł głód walki być może. Wiem, że będzie chciał na pewno wygrać rekord. Na pewno będzie to doświadczony zawodnik. Ja również jestem doświadczony. Po byle ciosie nie upadamy. Dla niego prawdopodobnie walka o być albo nie być, bo po pierwszej walce w KSW, którą przegrał, musiał długo czekać na drugi występ. Myśli, że to będzie miało dla niego jakieś znaczenie i że będzie gotów na przykład jakoś mocno zaryzykować z tego powodu? No, rekord jego mówi sam za siebie. To jest doświadczony zawodnik, 10 zwycięstw. Ja jeszcze tylu nie mam. Myślę, że dopiszę to zwycięstwo w sobotę, ale no, na pewno będzie ryzykował, żeby wygrać walkę, żeby się utrzymać. Każdy by ryzykował. Jutro ważenie. Chciałbym zapytać, jak idzie walka z wagą? Bardzo dobrze. Czuję się bardzo dobrze. Ostatnie kilogramy. Jest okej. Okay. Ile byś chciał w dniu walki ważyć? Czy nie zdradzasz? Ile chciałbym ważyć w dniu walki? No, najlepiej 85 kilo, ale czy mi się to uda zrobić, to... No jakieś szanse są, ale niewielkie. Pogadamy w sobotę, trzeba się będzie odkuć w wytwórni. Tak jest. Dwóch Rajewskich na karcie walk, to dwóch nerwowych facetów w szatni, czy raczej spokój, dlatego że brat walczy? Raczej spokój. My się motywujemy. My się dość dobrze znamy. Znamy się z maty, praktycznie ramię w ramię trenujemy. Od dzieciństwa nawet, nie? Tak jest, zgadza się. Ramię w ramię trenujemy i teraz walczymy. Jest super. Czy zamierzacie się również do walki wzajemnie wyprowadzić, czy układ walk na karcie nie pozwala na takie rozwiązanie? To znaczy, za mało osób w narożniku, bo no, każdy bierze trenerów, którzy podpowiadają, tak? Osoby, które podpowiadają. Mój brat też inaczej walczy, on wie, jakich podpowiedzi potrzebuje, ja wiem, jakich ja potrzebuję, także no... Będę próbował po swojej walce, mój brat walczy później, będę próbował gdzieś tam się wcisnąć. Zapytam o to za naszymi, za ścianką, tutaj Bombardier tak naprawdę krzyczy, pozuje do sesji zdjęciowej. Jak ten pojedynek obstawiasz z Pudzianem? No liczę na to, że Mariusz no, poradzi sobie, że wygra tą walkę, no ale on, ten Bombardier duży jest. A senegalskie zapasy kojarzysz to w ogóle, czy...? Coś kojarzę, coś tam mi mignęło, no Mariusz też umie przewracać, nie? I rzucać. Dokładnie. Tak. To bardzo dziękujemy. Dzięki, dziękujemy. Dzięki również.